Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Nowej Nadziei, największej struktury partyjnej wchodzącej w skład Konfederacji w naszym regionie. Tematem dzisiejszego briefingu będą prawybory Konfederacji, które odbędą się już w styczniu-lutym 2023 roku. Blisko dwa miesiące temu miał miejsce kongres partii, gdzie został wybrany nowy prezes dr Sławomir Mentzen, a po kongresie została dokonana zmiana nazwy partii na właśnie Nową Nadzieję. Nowa Nadzieja jest pewnego rodzaju nowym otwarciem, nową jakością w polityce. Oczywiście dalej będziemy współpracować w ramach Konfederacji i startować z jednej listy Konfederacji, ale naszych kandydatów w wyborach do Sejmu, liderów naszych list, planujemy wyłonić w formie demokratycznych prawyborów. Taka forma była już prezentowana podczas wyborów prezydenckich, gdzie prawybory właśnie prezydenckie Konfederacji wygrał nasz kandydat Krzysztof Bosak. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem i również liczymy na duże zainteresowanie i pozytywny odbiór takich prawyborów, jeśli chodzi o wybory sejmowe. Nasz okręg toruński, obejmujący właśnie takie miasta jak Grudziądz, Włocławek, Brodnice, kilka mniejszych powiatów, będzie wybierał swojego kandydata podczas zjazdu wyborczego w Toruniu 20 stycznia. Zjazd ten odbędzie się o godzinie 19 w hotelu Copernicus na ulicy Bulwar Filadelfijski 11. Zależy nam na zgłoszeniu jak największej rzeszy kandydatów, na kandydatach kompetentnych, doświadczonych, z większym zapleczem i zaufaniem społecznym, ale no przede wszystkim na wspólnej płaszczyźnie ideowej. Mogą się zgłosić wszyscy kandydaci, którzy oczywiście popierają proste i niskie podatki, zależy im na wolnym rynku, wolności obywatelskiej i będą stali na straży wolności i praworządności jako przyszli posłowie. Wszystkich kandydatów, zarejestrowanych kandydatów poznamy już w przyszłym tygodniu, 5 stycznia. Ja ze swojej strony kilka dni temu ogłosiłem na swoim fanpage'u na Facebooku, że będę ubiegał się o właśnie start w tych prawyborach. Także dzisiaj chciałem to potwierdzić. Jako lider toruńskich struktur partii Nowa Nadzieja zgłaszam swój akces w prawyborach i planuję zostać liderem listy Konfederacji w okręgu toruńskim. Jako osoba już ze sporym doświadczeniem politycznym, startowałem już w wyborach parlamentarnych, wyborach samorządowych. Mam też pewnego już rodzaju doświadczenie w innych kwestiach związanych właśnie z działalnością polityczną czy też społeczną. Uważam, że będę godnym kandydatem, godnym liderem listy Konfederacji w naszym regionie. Oddam teraz głos pani Bożeni Borsu, która jest przewodniczącą grudziąckiego oddziału partii Nowa Nadzieja. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bożena Borsuk. Jestem przewodniczącą grudziąckiego koła Nowej Nadziei i prowadzę działalność gospodarczą od 1995 roku, czyli już 27 lat. W pełni się zgadzam z poglądami, które właśnie przed chwilą wygłosił Marcin Łasiński, którego znam od 15 lat. I mogę potwierdzić, że w pełni popieram jego kandydaturę, ponieważ jest to młody, uczciwy, wykształcony człowiek. Posiada trzy fakultety: budownictwo, transport i ekonomię. I świetnie sobie radzi w biznesie. I jestem pewna, że godnie by reprezentował nasze lokalne interesy na szczeblu krajowym. Potrzebny jest nam reprezentant na szczeblu centralnym. Dlatego, że mamy tutaj swoje lokalne problemy, jakim między innymi w tej chwili jest problem groźby wywłaszczenia 200 domów w gminie Grudziądz, no więc w miejscowości Pięki Królewskie, Piaski, Biały Gór. I jest to problem bardzo palący i potrzebne nam jest w tej chwili pełne wsparcie z każdej strony, ażeby to nieszczęście, które grozi dla tych ludzi, zostało odsunięte i żeby znaleziono inną drogę przeprowadzenia tej drogi szybkiego ruchu. W pełni mogę powiedzieć, że Marcin Łasiński spełnia nadzieję przedsiębiorców, że w nowej partii
z nową nadzieją będzie nas godnie reprezentował. Sama mogę dodać jeszcze, że gdyby ktoś chciał z Państwa uczestniczyć w naszym nowym ruchu pod nową nazwą Nowa Nadzieja, to zapraszamy serdecznie na spotkanie, które odbędzie się w Grudziąckiej Marinie 8 stycznia o godzinie 16 w niedzielę. Dziękuję bardzo.